W tym nagraniu, moi drodzy, o twórczości Jana z Czarnolasu, o twórczości Jana Kochanowskiego. Wiemy, że pisał on treny i z tego zasłynął, z tego arcydzieła. Pisał również fraszki, ale teraz powiemy i skoncentrujemy się na pieśniach, na wybranych pieśniach. Będzie to takie krótkie opracowanie właśnie dotyczące gatunku, tematyki pieśni, ale też wybranych konkretnie, omówimy wybrane pieśni. Sam gatunek, zacznijmy od tego. Pieśni Jana Kochanowskiego, a tutaj jeszcze dodam, że Kochanowski pisał pieśni w ciągu całego swojego życia i ze względu na etapy, w których pisał te utwory, od tego zależała też ich tematyka. Pieśni Jana Kochanowskiego mają prostą, regularną budowę i tutaj możemy wymienić takie ich cztery najważniejsze cechy. Pierwsza to podział na strofy. Co to znaczy? Ta sama liczba wersów w każdej strofie, czyli jest to wiersz stroficzny, jest to wiersz regularny. Jednakowa liczba sylab w każdym wersie, to jest druga cecha, tak? To na pewno wpływa na rytmiczność utworu. Stały układ rymów jako trzecia cecha. Tutaj jeśli chodzi o rymy, najczęściej były to rymy parzyste. No i czwartą cechą są powtarzające się elementy. Takie jak powtórzenia, wiecie co to jest powtórzenie, prawda? Jaki to środek stylistyczny, anafory i refren. Czego dotyczą tematycznie pieśni Jana Kochanowskiego? Poeta podejmuje w pieśniach różne tematy. Tak jak wspomniałem, zależą one przede wszystkim od okresu życia poety, od okresu życia Jana z Czarnolasu. Do takich tematów zaliczamy miłość, przyjaźń, szczęście, przyjemność, radość z życia, tak, zalety życia na wsi. Życie na wsi było bardzo cenione, jeśli chodzi o renesansowe utwory, zwłaszcza w tym okresie kulturowym, ale później nabierają trochę pesymistycznego charakteru pieśni Kochanowskiego, bo dotyczą już zmienności i niepewności ludzkiego życia. Wiary, ale też obowiązków wobec ojczyzny. Ogólnie utwory, czyli pieśni, pokazują portret człowieka renesansu, który dzieli się refleksją nad życiem oraz otaczającym go światem. Udziela również tutaj poeta rad, jak należy postępować, aby osiągnąć szczęście, czyli dzieli się z nami taką receptą, tak? Receptą, czyli przepisem na szczęśliwe życie. Pieśni możemy wyróżnić różne. Jedną z chyba z takich najsłynniejszych pieśni Kochanowskiego to pieśń Świętojańska o Sobótce, ale przede wszystkim one są ponumerowane tutaj, te pieśni, w zależności od tego, z jakiej księgi też pochodzą. Chciałbym teraz krótko powiedzieć o pieśni, w której mamy informację o tym, jak godnie żyć. To jest pieśń o dobrej sławie. Krótko ją omówić. Zdaniem podmiotu lirycznego ludzie obdarzeni przez Boga rozumem powinni panować nad zwierzęcą stroną swojej natury, pisze w tej pieśni Kochanowski, czyli nad pokusami ciała oraz dbać o rozwój duchowy i moralny. Trzeba żyć uczciwie, trzeba żyć sprawiedliwie i odważnie, pisze poeta. Nagrodą za godne życie jest dobre imię i pamięć po śmierci. Aby zyskać dobrą sławę, należy poświęcić się wartościowej pracy na rzecz innych, służyć wspólnemu dobru, dbać o dobre obyczaje, stać na straży wolności, bronić bezpieczeństwa ojczyzny i wiary chrześcijańskiej przed najeźdźcami i poganami. Zwraca uwagę podmiot liryczny pieśni. Kolejna pieśń, również bardzo znana, to Serce roście patrząc na te czasy, w której główny temat dotyczy osiągania szczęścia. Tu w sumie znajdziemy odpowiedź na to i tą receptę, przepis, jak osiągnąć szczęście. Podmiot liryczny tej pieśni zachwyca się nad światem i opisuje piękno przyrody. Przyroda była bardzo ważna dla twórców renesansowych. Ta przyroda, która jest opisana w pieśni, budzi się wiosną z zimowego snu. Źródłem pogody ducha jest cnota. Tylko człowiek uczciwy, o czystym sumieniu, może w pełni cieszyć się życiem, pisze poeta. Wówczas
Nie są mu potrzebne bogactwa, nie jest mu potrzebne wino ani rozrywka, ponieważ zadowolenie daje mu zwykła, skromna codzienność. Człowiek dręczony wyrzutami sumienia i pozbawiony duchowej harmonii nie będzie się cieszył ani wiosną, która budzi świat do życia po tym zimowym letargu, ani muzyką, ani towarzystwem przyjaciół. Kwituje na koniec tutaj podmiot liryczny. Jeszcze jedna pieśń, Nie porzucaj nadzieję, w której główny temat to obrona i odpowiedź na pytanie, jak bronić się przed zmiennym losem. W renesansie obowiązywało takie określenie zmienności losu jako fortuny. Fortuna kołem się toczy. Podmiot mówiący dostrzega podobieństwo między zmiennością pór roku a w przyrodzie i zmiennością losu człowieka. W życiu nie ma nic stałego, zwraca na to uwagę poeta. Chwile radosne przeplatają się z troskami, czyli zmartwieniami. Wszystkie nasze sukcesy i problemy są tymczasowe, dlatego nie należy ani zbytnio rozpaczać, ani wierzyć swemu powodzeniu. Tak? Czyli wtedy, kiedy uśmiechać do nas los. Pamiętajmy, że mogą przyjść gorsze dni. Trzeba zachować odpowiedni dystans. Zarówno wobec radości, jak i nieszczęść, które nas spotykają, a także ufać Bogu, który może odmienić wyroki kapryśnej, wspomnianej przeze mnie wcześniej fortuny, czyli tego losu. Pieśni można wykorzystać, tutaj jeśli chodzi na przykład o egzamin ósmoklasisty, w takich wypracowaniach, czy w odpowiedziach na pytania, kiedy będziecie musieli podać jakiś konkretny przykład, wskazać przykład utworu, w którym pojawia się problem na przykład szczęścia, albo też radości życia, albo przemijania, czy w ogóle natury człowieka w życiu. Skoro była tutaj mowa o fortunie, to również w wypracowaniach można wykorzystać pieśni w wypracowaniach dotyczących zmienności losu, ale też wartości dóbr materialnych.